Witamy w kolejnej części naszego podcastu. Moim dzisiejszym gościem Witold Gadowski. Dzień dobry. I porozmawiamy sobie o świecie. Tak, bo na świecie zamiecie. Czyli mamy wojnę na Ukrainie, której losy niestety chyba coraz bardziej się przeważają. Ale przeważają się w jakim stronę? Myślisz, w stronę Rosji. No tak, ale to już mniej więcej jest do przewidzenia i ten kraj będzie podzielony na pół? Czy dojdą nie, do granicy? Myślę, że będzie podzielony tak, jak jest. Może Rosjanie chcą jeszcze Odessę. Ukraińcy nie mogą oddać, więc tu będzie pewnie jakaś batalia. Ale muszą się zacząć rokowania, bo no, dalsza wojna to jest coraz więcej strat ukraińskich. Ukraińcy stracili bardzo wielu młodych ludzi na froncie. To jest nie do odbudowania, jeżeli chodzi o potencjał społeczny. Myślę, że Ukrainy już nie stać na to, żeby społecznie i gospodarczo na to, żeby prowadzić dalej wojnę, bo kroplówka Zachodu maleje. Fundusze amerykańskie przyblokowane przez republikanów może ruszą, może nie ruszą. Fundusze europejskie większe niż amerykańskie, o dziwo, też są hamowane. Na razie przez weto Węgier, ale tak naprawdę Niemcy nie są zainteresowani tym, żeby karmić cały czas Ukrainę. Zresztą, o dziwo, największa mniejszość teraz ukraińska przebywa w Niemczech. Jest ich Ukraińców teraz więcej w Niemczech niż w Polsce. No ale coś mówili teraz, jak zamknęli te granice i przymusowo już biorą tego wojska, że będą się tam upominać o tych wszystkich za granicą. No też, jest możliwe, że... Żeby ich ściągnąć. Że będą łapanki. To jest możliwe, że ci wszyscy młodzi Ukraińcy będą musieli iść do armii. Tylko co ich czeka? Przecież tej wojny Ukraina nie jest w stanie wygrać. Potencjały o tym mówią. Rosyjski przemysł wojenny ruszył teraz pełną parą. Produkują nieprzebrane ilości już amunicji. Jakiś sprzęt. Chińczycy im po cichu pomagają, chociaż Chińczycy nie są zainteresowani też zbytnim wzmocnieniem Rosji. Więc to będzie gniło. Z jednej strony Amerykanie, z drugiej strony Chińczycy i takie nieprzejrzyste gry doprowadzą do tego, że rzeczywiście będziemy świadkami kilku bitew jeszcze może. Może już nawet tej zimy, bo już może front ruszyć, bo pozamarzały drogi. Ciężki sprzęt może wyjechać. Więc ta flauta, ta taka znana z pierwszej wojny światowej sytuacja, gdzie dwie linie okopów i się wzajemnie wyrzynają wojska, może się zmienić teraz, że może rzeczywiście, ale mobilność Rosjan jest większa niż mobilność Ukraińców. Ukraińcom nie powiodła się ofensywa, którą musieli politycznie przeprowadzić i wykrwawili wojsko. Politycznie, bo takie było zapotrzebowanie sponsorów. I do tego zobowiązał się prezydent Zełenski. Dziś, gdybyśmy porozmawiali z dowódcami wojskowymi, to wściekłość na Zełenskiego jest ogromna. Bo rzeczywiście w czasie tej tak zwanej ofensywy ukraińskiej wytracono 2 razy więcej żołnierzy niż w czasie obrony kraju. Więc ta sytuacja jest niewesoła. Dla Polski nic dobrego to nie wróży. Bo zbliżenie między Kijowem a Berlinem już jest faktem. I Berlin będzie rozgrywał rękami Ukraińców także sytuację wewnętrzną w Polsce. Jakbyśmy za mało mieli skomplikowaną sytuację, to jeszcze rękami Ukraińców będziemy rozgrywani. Ruszyły roszczenia związane z 447, czyli zmieniem bezspadkowym. W tej chwili pojawiły się już pierwsze tak zwane komisje, które szacują majątki. W lasach też. Że oddają ziemię, tak? Tak. Trwa w Gorlickim i okolicach rabunek mienia, zwany oddawaniem mienia Łemkom i Ukraińcom. Wojewoda Małopolski, jeden i drugi, pisowski niestety, tolerowali tą sytuację, zgadzali się na to, że Skarb Państwa tracił setki milionów złotych dla Ukraińców, którzy albo przyjeżdżali z Ukrainy, albo byli to potomkowie banderowskich rodzin upowskich, którzy upominali się o mienie pozostawione po akcji Wisła. I tam trwa cały czas ta akcja rabunku de facto mienia polskiego. Cisza, nikt się tym nie interesuje nawet. Ja o tym alarmuję, mówię, bo to jestem oczywiście traktowany jak kompletny świr, który nie wie o czym mówi. Jadę w tej chwili do Gorlic, 13 stycznia będę. Będziemy o tym rozmawiać, bo tam ludzie są bardzo rozgoryczeni. Też polityką lasów państwowych, które wymieniały lasy bez pytania o zdanie mieszkańców obecnych.
Znaczy najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak coś powiesz na Ukraińców, to jesteś ruską onucą, nie? Tak. Jak coś mówisz na Rosjan, no to jesteś z drugiej strony i... To jestem żydowską onucą. Nie możesz tak jak gdyby swojego zdania wyrazić, które jest po prostu dobre dla nas tutaj, nie? Ja się już przyzwyczaiłem, że walczę w okrążeniu po prostu. Że cały czas z każdej strony nadlatują oskarżenia, jakieś inwektywy. Ale nie mogę przymknąć oczu na to, co się dzieje. No. Czyli mamy wojnę ukraińską. Z drugiej strony operacja Gaza zmierza do finału, w którym będzie wysiedlanie Palestyńczyków z Gazy. Przypomnę, że stamtąd trzeba wysiedlić, w myśl tego, co chce zrobić Netanyahu, 2,5 miliona ludzi. Będzie to największa hekatomba nowoczesnego świata. Przesiedlenie 2 milionów ludzi. I a gdzie oni chcą ich przesiedlić? Ben-Gwir i wszystkie te świry z obecnego rządu izraelskiego. To jest taka koalicja, która pożar się Boże po prostu z piekła rodem. Oni wszyscy mówią, że trzeba ich wysłać do Libanu i do Europy. I ewentualnie gdzieś do Afryki. Mówią o Ugandzie, o Kongu. Ale to jest, jak czytam te książki związane właśnie tam z Bliskim Wschodem i tak dalej, to jest wojna, która już trwa w zasadzie od początku powstania państwa Izrael. Wojna trwa, która się nie skończy. Od lat 20. ubiegłego wieku, kiedy ruszyła taka, bo pierwsza fala osadnictwa żydowskiego związana z początkami myśli syjonistycznej, no to jest początek XX wieku. Już wtedy powstawały osiedla żydowskie w Palestynie. Ale Palestyńczycy tam mieszkają od setek lat. Naraz okazało się, że są niepożądanym elementem. Bo osadnictwo żydowskie się rozrastało. Ta alija była coraz większa. Przed II wojną światową już było tam ponad 2 miliony osadników żydowskich. Potem protektorat brytyjski. Ben-Gurion, 48 rok, powstanie państwa Izrael. I od tego czasu już wojna na całego ze światem arabskim. Przede wszystkim eksterminacja Palestyńczyków, którzy prowadząc swoją wojnę jako słabsi, dopuszczali się też zbrodni na Izraelczykach, bardzo wielu. I to tak od lat już. Od lat. Przypomnę, że ten, który Szymon Peres, który był architektem odprężenia, został zastrzelony po prostu przez żydowskiego fanatyka. Teraz w Izraelu zjawiło się bardzo wielu zwolenników rabina Kahane, czyli to jest taka organizacja, która w Stanach Zjednoczonych wpisana jest na listę organizacji terrorystycznych. Oni mają swoich przedstawicieli w rządzie izraelskim. Dziś rząd izraelski robi co chce. I to Biden przyjechał do Izraela i rozmawiał z Netanyahu, a nie odwrotnie. Stany Zjednoczone są tak czy owak zakładnikiem polityki izraelskiej. Izrael ma w tej chwili na pewno 5 gotowych głowic jądrowych. Takie ma państwo. Tak. I taka moc. Taka moc na pustyni Negev. A wybory tam, w USA? Dymanie. I teraz operacja Gaza już przecięła strefę Gazy na 2 części, północną i południową. Teraz trwa przymusowa relokacja ludności strefy północnej do południowej. To jest przygotowanie do wygnania Palestyńczyków ze strefy Gazy. Na ich miejsce wejdzie osadnictwo żydowskie, które trwa na... Jak wygląda, to proszę zobaczyć na zachodnim brzegu Jordanu, jak to wygląda. Tam cały czas są starcia i trwa wojna. Więc teraz będzie to samo w strefie Gazy. No i potem dociśnięcie tej południowej strefy administracją wojenną, bo będzie trwała administracja wojenna izraelska. I niewielu komentatorów zwraca uwagę na fakt, że właśnie u brzegów strefy Gazy wykryto ogromne złoża gazu, którymi po oczyszczeniu Gazy może zarządzać Izrael. No, spiskowa teoria dziejów jak zwykle, ale warto zauważać te wszystkie fakty, bo one się czasami łączą w jakieś logiczne przedsięwzięcia. Więc mamy tą wojnę, ona się szybko nie skończy. Właśnie chciałem tu zapytać, bo są wybory w USA, nie? Jeśli wygra tam Trump, to myślisz, że zakończy właśnie tą wojnę nie, i na Ukrainie, i w Izraelu? Nie. Jeżeli wygra Trump,
to zakończy wojnę na Ukrainie, ale nie zakończy wojny na Izraelu, bo Trump był najbardziej proizraelskim prezydentem z ostatnich dekad. Najbardziej antyizraelskim, uwaga, był Barack Obama. Do dzisiaj jest nienawidzony w Izraelu za to, że się stawiał. Najbardziej proizraelskim był Donald Trump, który zresztą przeniósł ambasadę amerykańską z Tel Awiwu do Jerozolimy. Więc biorąc pod uwagę fakt, że Trump w tej chwili traktowany jest przez sądy amerykańskie podobnie jak zwolennicy myśli patriotycznej w Polsce, to nie wiadomo jeszcze, czy ten Trump wystartuje w wyborach. Może się okazać, że sądy rozstrzygną wynik wyborów. Tego nie wiemy, bo dziś trwa cały czas batalia o to, żeby Trump nie miał zdolności do startu w wyborach. Bo jeżeli wystartuje, to pokona Bidena. Dzisiejsze notowania sympatii pokazują, że ma dużą przewagę nad Bidenem. A jak Trump by wygrał, to jak to może wpłynąć na polską rację stanu? I dobrze, i źle, dlatego że odżyje idea Fortu Trump, a Fort Trump nie będzie można robić z Tuskiem. Bo Tusk ma Festung Warszał. Projekt Tuska to jest Festung Warszał. A projekt pisowski to jest Fort Trump. Więc... Znamy chociaż lokalizację, gdzie będzie ten Fort Trump? Fort Trump? No gdzieś, gdzie mieszka pan prezydent Duda? No w Krakowie. No to gdzieś, tu są forty. Na Zielonkę. To są stare forty. Są. Mamy Fort Trump. Mamy teraz akcję Mossadu w Teheranie, w kilku innych miastach, gdzie naraz odbywają się zamachy. Ze źródeł irańskich wiem, że na pewno znaleziono ślady Mossadu w tych wydarzeniach. Oczywiście światowe media mówią, że to jest niemożliwe, że to wewnętrzny ruch oporu. Jedyny wewnętrzny ruch oporu, jaki tam działa, to jest nacjonalistyczny ruch kurdyjski. I to są góry irańskie. Oraz ruch azerski, który jest sprzymierzony z Ajatollahami. Bo Azerów jest dużo, 25 milionów albo 6 w Iranie. Natomiast te wszystkie inne kreowane przez media zachodnie ruchy są bardzo naskórkowe, działają w Teheranie, może w Shirazie, w takich dużych miastach. Więc wszystko, co się dzieje w Iranie gwałtownego, to jest robota izraelskich służb wywiadowczych. Tak to można niestety przyjąć. Więc mamy BRICS tak zwany, który już staje się konkurencją bardzo poważną dla układu z zachodniej Europy i Stanów. Ten BRICS jest dosyć egzotyczny, bo mamy z jednej strony Brazylię, dosyć niestabilną, bo teraz rządzoną przez komunistę Lulę, a z drugiej strony Chiny, stabilne i też rządzone przez komunistów, prawda, tylko trochę innych. W środku Indie, najbardziej wschodzący rynek świata, 1,6 miliarda ludzi, ogromna katastrofa ekologiczna jednocześnie. Katastrofa demograficzna spowodowana wielkim przyrostem naturalnym, który musi rodzić biedę. Czyli może się spełnić to, o czym pisał w latach 70. ubiegłego wieku Jean Raspal w książce Obóz Świętych. Wielka inwazja na Europę, czyli na luksusowy dom starców. Ona trwa zresztą. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje na włoskiej Lampedusie, co się dzieje w Ceucie, jeżeli chodzi o Hiszpanię, co się dzieje we Francji, na południu Francji. Polecam wycieczkę do Marsylii. To już nie jest europejskie miasto. I tak dalej, i tak dalej. No to wszystko się dzieje teraz na naszych oczach. Myślisz, że Europa nie jest w stanie się zmobilizować? Już nie. Dlatego, że wszystkie partie rządzące w zachodniej Europie i układ rządzący w Komisji Europejskiej, we władzach europejskich, są uzależnione jak narkoman od narkotyków, od głosów naturalizowanych emigrantów, którzy na nich głosują.
jednocześnie obezwładniają wszelkie antyimigranckie ruchy. No ale masz te wszystkie, Geert Wilders wygrywa wybory. Jeżeli prawicowy, teraz, tak. Marie Le Pen we Francji. Tylko Marie, to właśnie, to jest... To są skrajne prawice. Poczekajmy na wynik wyborów europejskich, bo to też w tym roku. Jeżeli w Niemczech też już są już takie mamy nastroje. AfD, tak. AfD rośnie i ma dużą, coraz większą popularność. Tak. Że jakby ta mobilizacja... Zresztą co, w Niemczech mamy ogromny protest rolników i transportowców. I to nie takie jak w Polsce, że się wszyscy zachowują, jakby byli w perfumerii, tylko po prostu jadą chłopy, leją gnojem, rzucają snopy słomy pod drzwi. To tam nie ma Wersalu. No już doszli do spodu po prostu. Tak. Jakby to określił Leper, nie ma Wersalu. Protesty rolników w Belgii, w Holandii, w Austrii, w Niemczech największe. Teraz będzie kulminacja, bo będzie wielki zjazd do Berlina. Tam zobaczymy, co się będzie działo. Tym Niemcy żyją zresztą, w ogóle nie patrząc na to, co się dzieje w Polsce. I wybory do Parlamentu Europejskiego. Teraz, jeżeli w tych wyborach wygrają partie prawicowe, to siłą rzeczy zmieni się Europa. No chyba, że zostanie wprowadzony jakiś komunistyczny stan wojenny w Europie. Bo jest to możliwe. We Francji już kilkukrotnie robiono. Myślisz, że Europa jest na przykład do tego zdolna, żeby, tak jak niektórzy tam właśnie mówią, chociażby ten Geert Wilders z Holandii, że po prostu jak ktoś się nie chce tutaj zaseminować na naszych warunkach, na naszych wartościach. No to mówi też Meloni. Żeby ich po prostu zapakować i tam sobie... Żeby dzisiaj, wracali, gdzie, skąd przyjechali. Dzisiaj w Hiszpanii rządzą lewicowcy, ale w koalicji z separatystami katalońskimi, baskami. W koalicji z takimi egzotycznymi ugrupowaniami mogą tylko rządzić, bo inaczej partia ludowa wróciłaby do władzy. Więc w Hiszpanii też następuje takie wahanie się na prawo. W Szwecji relatywnie rządzą też prawicowcy. Relatywnie. Prawica szwedzka to jest bardzo umowna. No ale nazwa. Też już tam coś zaczęli już głośno i mówić. Antyimigrancko. O tym, co się dzieje. W Danii jest to samo. Też widzą, że, bardzo antyimigrancko. Ktoś mi tutaj mówił właśnie, że chyba z Danii, że tam no, naprawdę wierzył w to, że ci ludzie się... Nie, oni się nie... Że się zaseminują, że ich zapraszali i tak dalej. I mówi, to trwało 15 lat. I mówi, że nie ma szans. Nie ma. Nie ma szans. Nie ma, bo tam, gdzie się tworzą getta i takie kolonie, no to tam nie ma asymilacji. Jeżeli udaje się rozmieścić przybyszów, rozrzedzić te kolonie, no to jeszcze to jakoś idzie. Ale jeżeli tworzą się getta, to już koniec. No ale to myślisz też, że wynika z braku zajęć, że oni też przyjeżdżają i na przykład jakby poszli od razu do pracy, złapaliby, wiesz, wpadliby ten trans, że pracują, zarabiają, stać ich na to, żeby wynajmować mieszkanie i tak dalej, gdzieś pojechać, coś odłożyć, zacząć żyć, nie? Ale tutaj mamy do czynienia z rasizmem europejskiej lewicy. Jak to brzmi, nie? Rasizm europejskiej lewicy. Otóż wynika on z hipokryzji, takiej francuskiej hipokryzji właśnie. I niemieckiej trochę też. Zapraszamy was. Walczymy o prawa człowieka i wszyscy ludzie są równi. Ale tak naprawdę w praktyce to macie szklany sufit. Możecie spełniać pracę typu wynieś, przynieś, pozamiataj. Możecie prowadzić ze swoje sklepiki, jakieś suki i różne inne rzeczy, ale do bardziej złożonych spraw to was nie dopuścimy. Do serca państwa, tam gdzie jest to, co we Francji jest nazwane corps esprit, albo głębokie państwo, to was nie dopuścimy. Tam są tradycyjnie rody, które rządzą, które rozdają karty. W kulturę możecie wejść, ale tak, na zasadzie piosenka, sport, gwiazdy jakieś takie przelotne, ale w kulturę wysoką, tam gdzie, która jest wystawiana w operach narodowych, w teatrach narodowych, już nie. Do kinematografii was puścimy. Na zasadzie będą tacy aktorzy, bo wystarczy zobaczyć, jak zmienili się aktorzy w filmach francuskich. Oglądam filmy francuskie z lat 60., 70., najlepszych. No, sami Europejczycy, nazwijmy to, prawda? Ludzie o europejskich karnacjach. No bo na przykład Dalida była Egipcjanką, ale wyglądała jak wyglądała. Oglądam dzisiejsze filmy francuskie, czasami niezłe. Większość już ma takie physis arabskie. Prawda? Albo całkiem już nie europejskie, afrykańskie nazwijmy to.
Więc tak to się zmieniło. Tu oni, ci niektórzy potomkowie migrantów mogą robić kariery. Ale de facto ta biała supremacja, ta warstwa supremacyjna biała trwa. We Francji hipokryzja kompletna, bo mówi się, macie równe szanse, ale tak naprawdę rozbijecie sobie głowę o szklany sufit. W Wielkiej Brytanii jest to bardziej demokratyczne, chociaż oni mówią od razu, że to jest państwo Brytoli i my tu rządzimy, to jednak przebijają się emigranci. No wystarczy zobaczyć, pan Sunak jest premierem, burmistrzem Londynu jest też potomek pakistańskich migrantów, więc o dziwo i paradoksalnie dużo bardziej demokratyczna jest Wielka Brytania niż Francja. Nie mówiąc o Niemczech, Niemcy są z gruntu rasistowskie. W praktyce, bo oczywiście nie wolno o tym mówić. I ta hipokryzja lewicy mści się tymi buntami migrantów, tą niechęcią do integracji, bo oni się mogą integrować jako służący. Służący bogatych rodów. Już jest ich za dużo. Jest ich za dużo, żeby ciągle byli służącymi i pracowali w zakładach oczyszczania miasta. Chcą coś więcej. W którym kierunku pójdzie ta Unia nasza? Jeżeli wygra prawica teraz tak wyraźnie, europejska, no to co daj Boże, może się to cofnie do europejskiego, do EWG, czyli wspólnota ceł, wspólnota granic i jakieś tam wspólne metody koordynowania tej takiej polityki zagranicznej. Jeżeli zwyciężą socjaliści albo wprowadzą jakiś stan wojenny w obliczu zagrożenia nazizmem, bo we Francji ciągle taki stan wojenny wybucha, jak tylko Front Narodowy, czy to Jean-Marie Le Pen, czy teraz Marie Le Pen, idzie w górę, to wprowadza się taki stan wojenny i wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu, prawda? I wtedy demokracji już nie ma, tylko włącza się mechanizm rządzenia państwem. Więc w Europie może być to samo. Ten wzór francuski może być zastosowany, czyli obcinanie, wycinanie kandydatów prawicowych. Ale jeżeli tego nie będzie, to wygląda na to, że chyba prawica może wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak to się przełoży na Komisję Europejską? No zobaczymy. Ta komisja jest skrajnie skompromitowana. Łapówkarstwem, nieprzejrzystymi negocjacjami i umowami z koncernami farmaceutycznymi. Na Urszuli von der Leyen coraz więcej zarzutów ciąży. Niedawno zmarła zresztą deputowana socjalistyczna, która prowadziła przeciwko niej śledztwo. Dziwnie zmarła. Mówiliśmy o tym zresztą. Więc Europa jest chora, to widać. Uwiąt władzy, uwiąt pomysłów, uwiąt gospodarczy przede wszystkim. To jest najważniejsze. Jesteśmy już trzecią ligą w stosunku do Francji, w stosunku do Azji, czy krajów BRICS-u nawet. Tam się przesunął świat. Na Pacyfiku się teraz odbywa największy rozwój gospodarczy, a nie w Europie. Tego się już nie zmieni. Stany Zjednoczone nie są zainteresowane powstaniem państwa europejskiego, które będzie odwzorowaniem europejskim Stanów Zjednoczonych. Bo wyhodują sobie konkurencję w obrębie świata zachodniego, a są już za słabe, żeby walczyć z wewnętrzną konkurencją i z konkurencją Chin. No ale jakby tutaj na przykład tak zasymulować trochę, że Chiny łączą się z Rosją, z Koreą Północną, tam w tle jest jeszcze Iran i tak dalej, to ten jednak Zachód będzie musiał się tu... Nie wiadomo, jak się Turcja zachowa. Właśnie. Bo Erdogan prowadzi bardzo niezależną politykę i taką coraz bardziej mocarstwową. Więc to, nie wiadomo co z RPA, które jeszcze niedawno miało dwie głowice jądrowe gotowe. No. O tym nie mówimy, a to jest bardzo niebezpieczne. Dużo jest takich krajów, gdzie tam coś zostało jeszcze z poprzednich ustrojów. Bo to jeszcze biali Afrykanerzy doprowadzili do rozwoju energetyki jądrowej i zbrojeń jądrowych w RPA, no potem to się już z nadejściem ery Mandeli zmieniło. Zresztą RPA teraz jest krajem, który upada. Z jednego z najbogatszych krajów świata staje się po prostu bardzo chorym krajem. Ciekawe dlaczego. Ale to tego. Może my nie odpowiadajmy, bo będziemy. Może nie odpowiadajmy, bo będziemy zbyt dosłowni. To jest taki syndrom argentyński. Argentyna też kiedyś była jednym z najbogatszych krajów świata, a potem przyszedł Peron i zaczęły się kłopoty. I gdzie w tym wszystkim jest nasza Polska?
z tym naszym teatrzykiem. Nasza Polska jest teatrzykiem. To z takim teatrzykiem w bardzo złym stylu, nie? Bo to nawet teksty, które są tutaj pisane, to są takiego z trzeciorzędnego kabareciku. My, skoro nasi politycy nie zajmują się sprawami ważnymi, a wymieniliśmy tych spraw ważnych już dużo, to znaczy czym się zajmują? Sobą. A dlaczego się tak zajmują sobą? Bo wiedzą, że od nich nic nie zależy. A co myślisz o nowym ministrze spraw zagranicznych, Radosławie? Który już był kiedyś. No to wszystko o nim wiemy. No to cóż tutaj, mąż swojej żony. Tak naprawdę. A i tak za niego politykę będzie prowadził Mark Brzeziński. Bo to jest namiestnik, który urzęduje w Warszawie. Okazuje się, że w Warszawie musi zawsze urzędować jakiś ambasador Riepin albo Brzeziński. Nic tu się nie zmienia. No to, że pan Brzeziński ma przyzwyczajenia takie bardzo lewicowe, no to też się odbija na kształcie naszych władz i na tym wszystkim, co się dzieje. Po prostu ci, którzy mają układ w ambasadzie amerykańskiej w Warszawie, są bardziej promowani, a ci, którzy nie mają takiego układu, są zwalczani. Amerykanie postępują w sposób bardzo czytelny i jasny. Prosty, utylitarny. Mamy interes, pilnujemy porządku. Nie mamy interesu, róbcie co chcecie. Tak było z Afganistanem. Dopóki tam był interes strategiczny, surowcowy, to amerykańska armia tam buszowała i pilnowała porządku. A w momencie, kiedy już ten interes przestał być wyraźny, zmienił się układ polityczny, armia wyjechała, róbcie sobie co chcecie. Talibowie wymordowali kilkadziesiąt tysięcy współpracowników amerykańskich. Nikt na świecie nawet nie uronił łezki. Business is business. As usual. To Amerykanie to rozumieją znakomicie. W tej chwili najbardziej zaniepokojona jest Korea Południowa, Japonia, bo poczynania Korei Północnej znowu są bardzo nieodpowiedzialne. Ale nie sądzę, żeby dynastia rządząca Koreą Północną robiła to bez konsultacji z Pekinem. Więc to Pekin używa Korei Północnej jako takiego rozbisurmanionego dziecka, którym testuje możliwości Zachodu, a z drugiej strony testuje możliwości Zachodu wojną na Ukrainie. No i okazało się, że ani Rosja nie jest tak silna, jak się nam wydawało, ani Zachód nie jest tak wszechpotężny, na jaki wyglądał. Chińczycy mają czas, więc ten proces rozkładu świata zachodniego prowadzą bardzo powoli. Miał być pozytywnie. No ale tak wygląda świat dzisiejszy. Dodajmy do tego jeszcze strukturę władzy w Watykanie. Bo z naszego polskiego punktu widzenia to jest ważne, bo nadzieję zawsze upatrywaliśmy w kościele katolickim, wśród księży, parafia. A władza w Watykanie zachowuje się tak jak Donald Tusk. Ostatnio jeden z proboszczów włoskich nie wytrzymał w małym miasteczku. I na kazaniu stwierdził, że papież Franciszek jest masonem. Co się stało? W ciągu 2 dni został wyrzucony ze stanu kapłańskiego i ekskomunikowany. A jest? Jest. Dlaczego tak twierdził, że jest masonem? No to tak stwierdził. No ale w kościele też powinna być jakaś dyskusja. Kościół też nie idzie z duchem czasu. Margines wolności. Ale to mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć, że nie możemy upatrywać nadziei w postawie polskiej hierarchii katolickiej. Bo ona się po prostu zachowuje jak wystraszone zające. Siedzi cicho i tylko rozmawiają, zaczęli teraz rozmawiać z rządem Tuska o majątkach. O komisji majątkowej. Jakby tylko to ich interesowało. A gdzie jest? I funduszu. I funduszu kościelnym. A gdzie jest reszta? Gdzie jest całość kulturotwórczej, państwotwórczej roli kościoła w Polsce? Czyli czego by się nie dotknąć, to widać, że świat się zmienia. Starymi pojęciami nie opiszemy nowych zjawisk. Trzeba tworzyć zupełnie nowe struktury, żeby przetrwało państwo. Może by jakoś wykorzystać sztuczną inteligencję do tego. Sztuczna inteligencja, jak sama nazwa wskazuje, nie będzie nam prowadzała praktycznych. Ostatnio widziałem protest aktorów Hollywood, bo już sztuczna inteligencja tworzy wideo, tworzy postacie bardzo ładne, bardzo piękne.
malarzy, grafików, no tak, bo programistów, dziennikarzy też już pomału. To zabiera pracę. Bo... Kiedyś sam wykorzystałem nawet sztuczną inteligencję do tego, żeby napisać pismo do ZUS-u. I wyszło? Piękne. No to... Bo nie miałem weny twórczej, żeby tam datami pisać i tak dalej. Tak sobie plan zrobiłem. I napisało? Tak, ChatGPT po prostu piękne pismo napisał. Skopiowałem, wkleiłem, zaniosłem na dziennik. I co? No, nie. A może to rozpatruje też sztuczna inteligencja? Może. Po drugiej stronie. Może. No właśnie, widzisz, bo to tak... Mieliśmy... Dużo, że teraz jest znowu samochody elektryczne, to wszystko. Nie? Teraz też, gdzieś tam właśnie też w zagranicznej prasie czytałem, że samochody elektryczne, bo to w ogóle sprawa wybuchła na tle wydarzeń, takich spraw rodzinnych, gdzie się tam rozwodzą, ludzie się kłócą i tak dalej. I mąż żonie, jak ona tam pokłócili się, tam do garażu poszła, zamknęła się w samochodzie i chciała wyjechać, to on jej z aplikacji zablokował samochód i ją zablokował, także się działa tam tą noc w tym aucie, nie? Ojej. Innej znowu zrobił tak, że jak tam w Kalifornii jeździła, to jej podkręcił ogrzewanie na cały zakres, nie? No i tak masa jest takich rzeczy, przy tym też wyszło, że te nowoczesne samochody podsłuchują, nagrywają, szczytują, robią dokładnie to samo, co ten telefon komórkowy. Czy dobrze usłyszałem? Szczytują? Tak. Za nas? Znaczy, no, szczytują wszystko, co tam się dzieje w tym tak, samochodzie. Rozumiem. Ale... No, skoro już o tym mówimy, to muszę odnotować pierwsze przypadki intencjonalnych ataków maszyn na ludzi. No, to też było. Miały miejsce w Teksasie, w dużych fabrykach w Teksasie, Amerykanie, w Stanach Zjednoczonych. Maszyny programowane przez sztuczną inteligencję zaatakowały robotników. Bez powodu. Coś im się nie spodobało. To był... Tutaj rozmawialiśmy z Piotrkiem, że to był protoplasta Terminatora. No tak, ale jak to się rozszerzy, to będziemy mieć nie tylko wojnę ludzi z ludźmi, plemion z plemionami, jeszcze ludzi z maszynami. No. Czyli spełnią się najbardziej katastroficzne filmy. Plus, że najpierw w ogóle te roboty zaczną pozbawiać pracy ludzi. Już pozbawiają. I co się z tymi ludźmi stanie? Już pozbawiają. Ludzie są pozbawieni, niestety w dużej części ludzie pozbawieni są wyobraźni. Bo sieć handlowa, kilka stoisk, w których siedzą kasjerki i obsługują, i kilkanaście stoisk automatycznych, do których nagania pracownik tej sieci. I ja, będąc naganianym przez tego pracownika sieci, mówię, proszę pana, czy pan sobie nie zdaje sprawy, że te maszyny zabierają panu pracę i pan straci niedługo tą pracę, którą ma pan tutaj w postaci naganiacza? Bo ludzie będą już sami chodzić, nauczeni. A co pan opowiada? Ja mówię, no niech pan pomyśli. Pomyślał. Mówię, wiesz pana, może rzeczywiście? Ja mówię, z każdym nagonionym przez pana człowiekiem do automatycznej kasjerki zwiększa się zagrożenie zwolnieniem pana i kasjerek. Więc niech pan uszanuje moją tendencję do tego, że ja idę do człowieka, żeby zrobić u niego zakupy. Jestem człowiekiem, robię u człowieka. A on mówi, no dziwnie pan mówi. Ja mówię, niech pan to przemyśli. To może by zacząć od tego, jakie by ta nowa władza mogłaby wprowadzić nowe przedmioty nie do wprowadzi. Szkoły, żeby właśnie takich rzeczy, wiesz, żeby oni mieli tą świadomość. Nie wprowadzi, bo brak wyobraźni dotyczy też tych, którzy mają najwięcej i wydaje im się, że rządzą światem. Oni myślą, że jak wpędzą resztę w ten nadzór elektroniczny, funkcjonowanie takiego automatycznego społeczeństwa, na którym oni mają kontrolę, to się zatrzyma. To się nie zatrzyma. Bo wśród nich znajdzie się grupa, która pomyśli, a przecież możemy zabrać fortuny tamtym i podzielić się między sobą. I tak będzie zawsze. Bo tak zawsze świat wyglądał. Po prostu wrócimy do wojen feudalnych. Tylko, że zamiast królów i książąt będą walczyć feudałowie finansowi. To jeszcze jak jesteśmy przy edukacji, to muszę zapytać, czy jesteś za religią w szkole? Szczerze powiedziawszy, to ja miałem religię, jestem tak stary, że miałem religię na parafii. Ja też. Chodziłem tam i nie krzywdowałem sobie. Zawsze to była odmiana i fajnie, i inna atmosfera. Spacer był. Spacer i księża się starali. Zależało im na tym, traktowali to poważnie. Nie wiem, jak jest teraz w szkołach. Czy ta religia jest przedmiotem poważnym, czy nie, ale jak słucham młodych ludzi, to nie traktują tego poważnie. Więc
przez nauczanie religii w szkole nastąpiła deprecjacja jakby tego przedmiotu. To jest jedno. Ale z drugiej strony dobrze byłoby, żeby młodzi ludzie byli uwrażliwiani na jakąś refleksję etyczną. Religia to dobrze robiła. Więc tutaj nie wiem. Nie wiem. Praktyka pokazuje, że nie najlepiej to wygląda, ale jak wyrzucimy filozofię, religię i naukę o literaturze z programów nauczania, to kogo będziemy wychowywać? Barbarzyńców. A czy myślisz, że obecna minister edukacji adekwatnie zaktualizuje szkolnictwo? Nie, no bo widzę już, kogo mianowała tutaj na kuratora w Małopolsce. To... Nie, no to jest pani, która ma bardzo ideologiczny napęd, a ideolodzy nie powinni rządzić w oświacie i w edukacji. Bo zawsze będą to... Będą forsować propagandę kosztem uczenia. A to jest zawsze ze szkodą dla dzieci. A darmowa edukacja? Powinna być, tylko że darmowa edukacja staje się takim przymusową indoktrynacją przez państwo dzieci. Czyli państwo wychowuje nam dzieci, których potem nie poznajemy, jak mamy z nimi mały kontakt. Więc lepiej jest, jak jest płatna edukacja i możemy płacę wymagam, tylko nie wszystkich na to stać. A jednak dostęp do edukacji powinien być powszechny. To jest gwarantowane w Konstytucji. Tylko to trzeba zadbać o tą jakość edukacji. No właśnie, ta powszechna edukacja, no, to staje się maszynką propagandową dla rządów, które sprawują nadzór nad edukacją. To wróćmy jeszcze do pytania o świecie. To z kim jako Polska powinniśmy trzymać? Z jakimi sąsiadami? Z wszystkimi, z którymi mamy interes. Po prostu. Głównym źródłem posunięć polskiej dyplomacji powinien być dalekosiężnie rozumiany polski interes. Czyli musimy jak najbardziej unormować stosunki z sąsiadami. Bo jak teraz zrobimy przegląd, to zauważymy, że z wszystkimi mamy jakieś napięcia albo brak zainteresowania. Napięcia mamy z Litwą, straszliwe napięcia mamy z Białorusią, napięcia mamy z Ukrainą, chociaż oficjalnie mówi się, że nie. Napięcia mamy z Rosją, to jest oczywiste, z którą też graniczymy przez Okręg Królewiecki. Jakieś lekceważenie i brak stosunków mamy ze Słowacją, czego nie rozumiem. Brak jakichś ciekawych stosunków mamy z Czechami. Też tego nie rozumiem. No i napięcia mamy z Niemcami. Czyli de facto wokół naszych granic mamy same napięcia. Trzeba to zmniejszyć. Zmniejszyć napięcie, znaleźć sobie interesy, w które możemy angażować naszych sąsiadów i prowadzić dalekosiężną politykę, która może obronić polską suwerenność i niepodległość. Bo musimy mieć cel nadrzędny tej polityki, czyli niepodległość. Obronić niepodległość. Przestać staczać się na pozycję wasala niemieckiego. Zależnego całkowicie od mrugnięcia w Berlinie. No i oczywiście mieć świadomość tego, że u wschodniej granicy mamy kompletnie mało kontrolowalny reżim Putina. Który, co może się skończyć otwartą wojną, w której możemy się bronić sami, może tydzień. A jak nam NATO w ciągu tygodnia nie pomoże, to w Warszawie będą znowu budować cerkwie. Oby nie. Oby nie. Chociaż Władimir Putin obecnie buduje wielkie centrum żydowskie centrum tolerancji w Moskwie. Wspólnie z zaprzyjaźnionym rabinem, naczelnym rabinem Rosji, który jest jednocześnie liderem sekty Chabad-Lubawicz. A więc jak widzimy, Chabad-Lubawicz wszędzie ma dobre układy. I na Ukrainie, gdzie promotorem Chabad-Lubawicz jest Kołomojski, najbogatszy Ukrainiec. I w Rosji, gdzie Władimir Putin wspiera Chabad-Lubawicz. A syn naczelnego rabina Rosji jest rabinem w Symferopolu na Krymlu. Na Krymie. Więc to jest coś ciekawego, prawda? Ten Chabad. Ale to daje przykład, że najważniejsze są kontakty i relacje. Kontakty, relacje i to, czy potrafi się wyprowadzić przeciwnika dalekosiężnie w pole. A to tego powinniśmy się uczyć od tych, którzy to robią skutecznie od lat, czyli od Anglosasów i Chabad na przykład. To mam nadzieję, że ten ruch obrony Polaków zorganizuje się i za, nie wiem, rok, dwa
ruszy do wyborów i że będą solidni kandydaci. Mam nadzieję, ja tylko chcę być takim zapalnikiem, od którego to się będzie zaczynało. Na przykład funkcjonuje 38 klubów przyjaciół, które założyłem, też w świecie. Często z nimi się kłócę. Często dyskutuję, bo mają inne poglądy niż ja. Ja to dopuszczam. Uważam, że ważniejsza jest organizacja i dogadywanie się ludzi, niż wyznawanie tych samych poglądów. No dobra, to życzymy powodzenia. Nie dziękuję, bo podobno to jakiś zabobon jest. Dziękuję, to się nie uda. Ale generalnie no to dla nas wszystkich ważne jest, żeby Polacy stali się aktywni i przestali być takimi spokojnymi przeżuwaczami dni. Zwłaszcza ci młodzi. Zwłaszcza ci młodzi, bo oni się pakują. Bo my pożyjemy chwilę i nas już nie będzie, ale młodzi ludzie pakują się w świat, w którym niewolnictwo będzie powszechne. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za wizytę. Moim dzisiejszym gościem Witold Gadowski.